No. Mafie, służby losze, szczęść Boże! Witam Was w kolejnym odcinku naszej serii Minęła XD20. Niestety, w środę YouTube zdjął poprzedni odcinek Minęła XD20, ale możecie go zobaczyć na moim drugim kanale. Myślałem, że zdejmowanie filmów już za nami, ale cóż, walczymy dalej. Dzisiaj ostatni materiał z wyborów w Rzeszowie, od jutra cisza wyborcza. Jak myślicie, kto będzie w drugiej turze? A może zakończą się wybory na pierwszej turze? A może będzie niespodzianka i pan Brown przejdzie do drugiej tury? A co o tym sądzą goście programu, przekonajcie się sami. Od dzisiaj na moim Instagramie możecie zobaczyć relacje z wyjazdu z panem Arturem Dziamborem na Śląsk. Link do Instagrama w opisie. Musicie także wybaczyć mi dzisiejsze przejęzyczenia, ponieważ muszę wstać za 3 godziny na pociąg, a ja dalej montuję film. Sondaż Ibris dla Polsatu, dla wydarzeń, który wskazuje, że Konrad Fiołek, popierany przez Platformę, PSL, Lewicę i Ruch Polska 2050, może liczyć na ponad 47% głosów już w pierwszej turze. Natomiast pani Ewa Leniart jest tą, która w tej chwili jest na drugiej pozycji. Najniższe notowania ma Marcin Warchoł z Solidarnej Polski. Pani poseł, czy pani się zgodzi z taką tezą, że ten Rzeszów i najbliższe te niedzielne wybory rzeszowskie są prognostykiem tego, co może wydarzyć się w kolejnych wyborach ogólnopolskich? Panie redaktor, nie jestem zwolennikiem takiej prognostyki. My poczekajmy spokojnie do 13 czerwca, kiedy odbędą się wybory w Rzeszowie. Oczywiście moją faworytką jest pani Ewa Leniart. Znam panią wojewodę Leniart. Znam osobiście, była przez niedługą chwilę również posłem, ale miałam też często kontakty telefoniczne z panią wojewodą. Obserwuję jej kampanię, która jest bardzo dobrze poprowadzona i widać, że pani Leniart ma konkretne rzeczy do zaproponowania dla Rzeszowa. Samo hasło Rzeszów ma moc, wiele mówi i w tych trzech obszarach, w których się porusza, czyli Zielony Ład, poprawianie, nowa jakość komunikacji, czy miasto tętniące życiem. To, co dzisiaj mi jeszcze bardzo się spodobało, to bilet za 365 zł na rok, czyli złotówka dziennie, aby mieszkańcy mogli za niewielkie pieniądze przemieszczać się po swoim mieście. Przy tym nie będzie takiego dużego smogu, zanieczyszczenia, a chodzi o to, żeby komunikacja miejska była tania i ogólnodostępna. No tak, ale pani poseł, bo pytam też panią jako byłego samorządowca. Pani była prezydentem Radomska. Na ile teraz właśnie te sprawy samorządowe, sprawy Polski lokalnej przekładają się na tematy ważne dla Polaków w ogóle? Bo chyba tak jest, bo właśnie sprawy klimatu, sprawy ekologii czy sprawy zdrowia, mówią kandydaci o budowie szpitali, to jest coś, co w ogóle interesuje w tym momencie Polaków. Przekładają się bardzo, bo Polska samorządowa, pani redaktor, leży rzeczywiście najbliżej ludzi, mieszkańców. Na ogół włodarze miast powinni mieć bardzo częsty i dobry kontakt z mieszkańcami. Mieszkańców trzeba słuchać, trzeba z nimi rozmawiać. Wiem to, znam to ze swojego doświadczenia, bo rzeczywiście, kiedy przez 9 lat byłam prezydentem, spotykałam się z mieszkańcami miasta. Zawsze miałam jeden dzień do dyspozycji, żeby przyjmować interesantów, a poza tym bardzo często bywałam w mieście na różnego rodzaju spotkaniach i generalnie mieszkam, żyję w tym mieście. I podobnie z tego, co widzę, proponuję również to pani wojewoda Leniart. Pani Ewa Leniart też otwiera się bardzo na mieszkańców, otwiera się na swoje miasto i chce, żeby Rzeszów był miastem przyszłości, jest miastem akademickim, jest miastem młodzieży i chce, żeby to miasto tętniło życiem, żeby się wszystkim jego mieszkańcom rzeczywiście żyło lepiej. W moim mniemaniu, już pomijając poglądy wszystkich kandydatów, Brown kapitalnie prowadził tą kampanię. No może pomijając te jego niektóre wypowiedzi, za które wyleciał ze studia. I o Brownie Konrad Berkowicz. Ta lojalność wobec pana Ferenca nie przekłada się na zainteresowanie Marcinem Warchołem. I to jest ciekawe i do tego wrócimy, ale został wywołany Konrad Berkowicz trochę do odpowiedzi a propos tego, że Grzegorz Brown chce zaistnieć, tak? Że jest posłem, a pan stawia, jak rozumiem, taką tezę, że nie pochodzi, że z tego nie chce nie być. Ma związków w zasadzie. Ale on startował już we Wrocławiu, w Gdańsku. Ma niezłe poparcie. Konrad Berkowicz, czyli o co wam chodzi z Rzeszowem?
Po pierwsze odpowiadam panu, tutaj mojemu poprzednikowi, który to powiedział, że moim zdaniem on przyszedł do telewizji teraz i powiedział to tylko po to, żeby zaistnieć, więc nie ma co się tym przejmować. Natomiast związek Grzegorza Brauna z Podkarpaciem i Rzeszowem jest oczywisty. Grzegorz Braun jest wybrany przez mieszkańców Podkarpacia, nawiasem mówiąc, z najlepszym wynikiem w Polsce, bardzo wysokim wynikiem, do Sejmu, do parlamentu. Ja bym jednak sugerował politykom, żeby nie mówili mieszkańcom Podkarpacia. Ja sam pochodzę z Podkarpacia. Ja wychowałem się na Podkarpaciu i nieraz byłem w Rzeszowie. Ja proponuję politykom z Warszawy, żeby jednak nie mówili mieszkańcom Podkarpacia, na kogo oni mają głosować, a kogo nie mają głosować, bo to jest stamtąd czy stąd. Nie, ale chyba nikt nie mówi tego. Chyba nikt nie mówi, prawda? Doskonale mają swój rozum, doskonale wiedzą, co jest dla nich ważne, a dla nich ważne, jak widać, po sondażu, które sondaże się powoli urealniają, jak zwykle przed momentem wyborów, w tym sondażu już Grzegorz Braun przeskoczył kandydata urzędującego do tej pory prezydenta Rzeszowa. Nie zdziwię się, jak przeskoczy już podczas wyborów kandydatkę Prawa i Sprawiedliwości, będzie w drugiej turze. I widać po tym, że mieszkańcy Rzeszowa nie patrzą tylko na to, kto ile razy był w Rzeszowie, ale też patrzą na to, kto reprezentuje to, co oni chcą, bo jak oglądałem tą debatę, to widziałem trzech polityków, którzy obiecali gruszki na wierzbie, przechwalali się, jak to jeden wybuduje szpital, drugi wybuduje akwapark, no sami budowniczy po prostu, a Grzegorz Braun zwraca uwagę na bardzo ważne systemowe problemy, których rozwiązanie jest konieczne. A tak do konkretu, panie pośle, czyli jakie? Czyli czego takiego nie chcą, albo co chcą pana zdaniem mieszkańcy Rzeszowa czy Podkarpacia, tak? Już mówię, przede wszystkim fundamentalną sprawą jest to, że żeby coś zmienić w Rzeszowie, nazywanym przez wielu mieszkańców Republiką Deweloperów, trzeba rozbić układ, który rządzi Rzeszowem i który jest zależny od władzy warszawskiej. O Republice Deweloperów mówił dzisiaj Grzegorz Braun. Kandydaci to są kandydaci, którzy tak czy inaczej będą cementować układ, który rządzi Polską od wielu, wielu lat, a Grzegorz Braun jest jedynym. To za chwilę się współrozmówcy do tego odniosą. Ja chcę jeszcze przypomnieć jedną rzecz. Dlaczego ten Rzeszów w oczach także ośrodków, które badają opinię publiczną, jest istotne. Mianowicie dlatego, że w drugiej turze wyborów prezydenckich tam było 50-50 Duda Trzaskowski. I wracam do tego, że po ponad roku to jest właśnie pierwszy tego typu sprawdzian. I to może być właśnie sprawdzian nastrojów ogólnopolskich po tym arcyciekawym roku, który się nam wydarzył i który oby dobiegał końca. Mam na myśli oczywiście rok pandemiczny, a nie kalendarzowy. Trochę młynów darło się do programu, ale jeszcze na koniec dzisiejszego odcinka poseł Milczanowska odbije piłeczkę w stronę pana Motyki, a potem poseł Berkowicz. Chciałam powiedzieć, że my niesiemy konkretny program dla Polski. Nazywa się Polski Ład. Program przedstawiony przez pana premiera Morawieckiego. Fragmenty tego programu przedstawia również pani Ewa Leniart. Program, który niesie Polakom wymierne korzyści i seniorom, i pani poseł, młodym Polakom, 89 roku i przedsiębiorcom. Dobrze, za chwilę pan Konrad Berkowicz, ale tutaj najmocniej głową przeczącą. Pani poseł, pani poseł, dość tych przekazów dnia. Jeśli ktokolwiek donosił pani na Polskę, to wy w 2014 roku w Parlamencie Europejskim mówiliście w listopadzie i grudniu, że demokracji w Polsce nie ma. Robił to Ryszard Czarnecki, robił to Zbigniew Ziobro. Donosiliście na Polskę, kłamaliście wielokrotnie, jesteście przedstawicielami obozu zdrady narodowej, cytując pani słowa. Natomiast jeśli chodzi o tą rezolucję, to musi pani stwierdzić, jeśli pani jest przeciwko tej rezolucji, że jest pani przeciwko. Tylko powiedzmy, że Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie powiązania wypłaty środków unijnych z praworządnością. Po prostu, jeśli ktoś łamie prawo, to nie dostaje środków. Wydaje się, że generalnie politycy to są ludzie, którzy powinni przestrzegać prawa. Wydaje nam się, że wszyscy obywatele, którzy nas dzisiaj słuchają, chcą przestrzegać prawa. No pani dzisiaj poseł mówi, że nie będzie tego prawa przestrzegała, wobec czego boi się, że te pieniądze stracą. Ale to pokazuje, że Zbigniew Ziobro miał rację. Pani poseł, bo to jest jeszcze łącznik tak między wyborami w Rzeszowie, że tutaj Zbigniew Ziobro również miał inne zdanie niż wy. I on miał rację, mówił to samo zresztą, co my, że pan premier Morawiecki zgodził się na połączenie
wypłaty między innymi funduszu odbudowy. Tak, za chwilę będzie tu Patryk Jaki i Paweł Kowal, więc tak, myślę, że oni powiedzą ten to wątek samo. Dyskusji. Natomiast jeśli ktokolwiek kłamał, to pan premier Morawiecki. Bo niestety, ale okłamywał opinię publiczną, że nie zgadzał się na federalizację, że nie zgadzał się na powiązanie funduszy z praworządnością, a tak się stało. Ja tylko chciałam jeszcze wrócić jednak do Rzeszowa i zapytać Konrada Berkowicza, czy trochę właśnie jest tak, że gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. No właśnie, co do sondaży, to pani Leniart akurat ma chyba dwa razy niższe niż widziałem sondaż dwa tygodnie wcześniej, więc jak tak dalej pójdzie z takim tempem. Dwa razy to nie, to chyba też pana trochę poniosło. No, już miała dużo, dużo lepsze wyniki, natomiast jak tak dalej pójdzie, to rzeczywiście gdzieś dwóch się bije, tam trzeci skorzysta. I niewykluczone, że Grzegorz Braun dostanie się do drugiej tury. Też się na to w tym momencie nie zanosi. Ja wiem, że do niedzieli jest jeszcze chwila, ale to by, wie pan, była sensacja absolutna, gdyby tak się stało. No tak, w ogóle obecność Konfederacji w Sejmie też jest sensacją. Natomiast ja zwracam uwagę, bo jesteśmy Polsat News, więc mam takiego wstępnego newsa. Otóż kilku członków sztabu Grzegorza Brauna policzyło billboardy, które wiszą w Rzeszowie pozostałych kandydatów. Przypominam, że limit finansów do wydania w tej kampanii to było 120 tysięcy złotych na kandydata, czyli zaledwie 30 tysięcy złotych na miesiąc. I ilość billboardów wskazuje na to, jeżeli były w cenach rynkowych, takich jak oferowano Grzegorzowi Braunowi, wskazuje na to, że przekroczony został ten budżet 10-15 razy, chyba że firmy, które to robiły, czy właściciele budynku. Ale to takie rzeczy się zgłasza, tak, i one podlegają potem rozliczaniu, czy nie? Tak mi się zgłasza się to, co jest na papierze, więc są dwie możliwości. Albo to jest na lewo zrobione i po prostu zostało złamane prawo, albo ewentualnie, co też byłoby wątpliwe prawnie, nie po cenie rynkowej, tylko za symboliczną złotówkę, na przykład deweloperzy udostępniali swoje ściany, a wtedy zachodzi pytanie, jakie zobowiązania w związku z tym ci kandydaci będą mieli, już piastując ewentualnie stanowisko prezydenta Rzeszowa. To jest bardzo ciekawe. Ja robiłem kampanię w Krakowie nieraz. Wiem, ile to jest 120 tysięcy. Byłem w Rzeszowie kilka razy. Ja pamiętam też takie kampanie w Krakowie, gdzie też jeden z kandydatów oblepił cały Kraków, calutki, a nie wygrał. Tak, ale mi teraz chodzi o wątpliwość, delikatnie mówiąc, wątpliwość co do tego, czy zostało wydane tyle pieniędzy i ile nakazuje prawo wyborcze. Jestem osobiście przekonany, że nie. Więc tylko wskazuje na to, że Grzegorz Braun, który nie ma billboardów w Rzeszowie w związku z tym ograniczeniem budżetu, wydaje się na tym tle jedynym uczciwym kandydatem, który uczciwie toczył tą walkę wyborczą. Mamy ostatnie dwie minuty. Ale gdybyśmy mieli jeszcze tutaj do tego, co powiedział pan poseł Berkowicz, tak precyzyjnie do tego podchodzi, do tych wydatków, widzę, że się pan poseł uśmiecha, to musielibyśmy doliczyć też Marcinowi Warchołowi Fundusz Sprawiedliwości. Ja ostatnio to było pół miliona złotych. No, gdyby te parę milionów doliczyć, no to myślę, że te wydatki kompletnie byłyby abstrakcyjne, myślę, że dla każdej normalnej kampanii. I na koniec każdy z gości typuje wyniki wyborów. Jak mówiłem, poseł Milczanowska się lekko odpaliła. To już będzie koniec dzisiejszego odcinka. Dajcie znać, jakie wy obstawiacie wyniki wyborów. Wpadnijcie na Instagrama, gdyż tam przez cały wyjazd będę przesyłał materiały. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć! Uważam, że Konrad Fiołek wygra w pierwszej turze. Minimalnie, ale zdecydowanie. A jeśli minimalnie przegra, to w drugiej turze spotka się z? Z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości. Widziałam dzisiaj taki prognostyk, kto już nie pamiętam kto, ale jeden z komentatorów napisał, jeżeli Konrad Fiołek nie wygra w pierwszej turze, to przegra w drugiej. Wiem, że brzmi efektownie, ale czy to może być prawda? Ale myślę, że tutaj decydującym ruchem jest sytuacja związana z kandydatem, który jest popierany przez pana prezydenta Ferenca. Jeżeli ten kandydat przepadnie w drugiej turze, a wygląda na to, że przepadnie, no to generalnie myślę, że wyborcy zdecydują się na głosowanie na kandydata Konrada Fiołka. Czyli wyborcy
pana Warchoła przeniosą swoje głosy tak, na dlatego, Konrada Fiołka. Że ja powiedziałem, to już w ogóle jest takie zamieszanie polityczne. Ja rozumiem, ale to jest mechanizm jak gdyby takiego miasta, w którym ci, w którym ludzie się znają. To gdzie znaczy, niekoniecznie przynależność partyjna ma znaczenie, ale znajomość kandydata. Jest pewna grupa ludzi, która wierzy prezydentowi Ferencowi, w związku z tym ten kandydat ma większe poparcie niż zwykłe. Jeżeli by wystartował bez poparcia Ferenca, pewnie by było o nim ciszej i pewnie nie odegrałby tak znaczącej roli, jaką odegrał. Pani poseł, najbliższa niedziela i pani przewidywania. No, życzyłabym sobie, żeby wygrała w pierwszej turze pani Ewa Leniart, ale patrząc realistycznie, będzie druga tura, w tej turze spotka się pani Ewa Leniart z panem Fiołkiem i wierzę, że w drugiej turze pani Ewa Leniart wygra prezydenturę w Rzeszowie. I jeszcze bym chciała do pana Motyki. Panie Motyka, proszę sobie przypomnieć wybory samorządowe w 2014 roku. Prawie 20% głosów nieważnych, sfałszowane. Jak można sfałszować pustą kartę? Proszę pana, 2,5 miliona głosów. Jak można pustą kartę sfałszować? Niech pani opowiada takich rzeczy. 90% to były puste karty. Jak można sfałszować pustą kartkę? Niech pan sobie przypomni książeczkę słynną PSL na pierwszym miejscu. Zapomniał pan, panie. Ale to były puste głosy. Jak można puste głosy sfałszować? Minuta tak naprawdę już dobrze. Pan Motyka teraz. Pani poseł, bo muszę dopuścić jeszcze dwie osoby do głosu. Dzięki takim postawom jak pani poseł Milczanowskiej, Konrad Fiołek wygra w pierwszej turze. Jeśli jakimś cudem do tej drugiej tury dojdzie, to oczywiście pokona kandydatkę Zjednoczonej Prawicy. No, mam nadzieję też, że Marcin Warchoł zajmie czwarte miejsce, bo rzeszowianie pokażą, mam nadzieję, mu miejsce w szeregu, jak kończy się taka chamska polityka rozdawnictwa, tych dykt i pokazywania, że tylko i wyłącznie wtedy, gdy mnie wybierzecie, to dostaniecie pieniądze, bo pieniądze mają służyć wszystkim mieszkańcom, a nie tylko i wyłącznie dygnitarzowi partyjnemu. I Konrad Berkowicz. No, podzielam przekonanie, że pan Warchoł, który próbował użyć metody na wnuczka w Nikt tej kampanii. Nikt tu nie kibicuje panu Warchołowi, będzie, co się dzieje. Będzie czwarty. No bo metoda na wnuczka jest bardzo niesympatyczna i cieszę się, że w Rzeszowianie nie dali się podejść. Natomiast nie mam szklanej kuli, niezbadane są wyroki ludu. Mam nadzieję, że Grzegorz Braun kolejne miejsce przeskoczy i będzie w drugiej turze. I wtedy bardzo, będzie się działo. Bardzo państwu dziękuję. Anna Milczanowska, Konrad Berkowicz, Piotr Kuszmieruk, Miłosz Motyka. Za chwilę Paweł Kowal.